Dzika łąka i piękne widoki otaczającej przyrody. Posiadanie domu w takim miejscu to spełnienie marzeń wielu z nas. Ale budowa domu w tak naturalnym otoczeniu często wiąże się z wyzwaniami. W tym odcinku zobaczycie, jak architekci z pracowni MIDI wkomponowali dom w zastany krajobraz oraz nadali mu niepowtarzalny, naturalny wygląd. Zapraszam! Prosta forma i naturalne materiały, jednak użyte w nowatorski sposób. Tradycyjne proporcje, ale aż 3 odrębne bryły. I wreszcie zerowe rachunki za energię. To wszystko sprawia, że dom parterowy Smoczyca wtapia się w otoczenie, a jednocześnie zyskuje niepowtarzalny charakter. Za indywidualny projekt domu odpowiada pracownia MIDI Architekci. Ten dom jest usytuowany na bardzo charakterystycznej, pięknej działce, która ma swój bardzo taki sielski, dziki charakter. Krajobraz jest tutaj mocno pagórkowaty i na samej tej działce spadek wynosi aż około 10 metrów. I okazało się, że tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby rozczłonkowanie całego założenia na 3 osobne bryły, czyli na garaż, na główną część mieszkalną oraz taką małą domową pracownię. Więc postanowiliśmy, że jedną z tych brył, czyli garaż, usytuujemy niżej, wbijemy go w naszą skarpę, dzięki temu stanie się mniej widoczny. Kolejne marzenie mieszkańców o pięknie doświetlonej strefie dziennej ziściło się za sprawą 2 pokaźnych okien. Zaprojektowane na całej długości pokoju otwierają dom na 2 przeciwległe strony świata. Tym samym otaczające łąki i wzgórza są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jednym z założeń inwestorów była możliwość pracy w domu i dlatego rozdzieliliśmy dom na 2 części, biuro i dom, takim swoistym przejściem pod cieniem, które funkcjonuje jako weranda. Dom formalnie jest jedną bryłą, ale tak naprawdę są to 2 zupełnie niezależne bryły biura i domu. Dom ma około 125 m kwadratowych, z czego około 20 m stanowi pracownia. Reszta to część mieszkalna. Udało się to zrobić tak, że czujemy się jak w naprawdę dużym, przestrzennym domu. Generalnie plan dzieli się na 4 strefy. Od razu po wejściu mamy taką strefę techniczną, w której mamy wiatrołap, pomieszczenie techniczne i łazienkę z pralnią. Stanowi taki bufor. Potem w opozycji do tego jest taki pas przestrzeni dziennej, która jest otwarta z obu stron wielkimi oknami. Potem mamy znowu pas pełny, w którym są te aneksy i dalej otwartą część sypialniano-łazienkową prywatną. Główna część domu jest taką przestrzenią bardzo otwartą. To, co ją charakteryzuje, to właśnie również te przeszklenie na przestrzał. Zależało nam na tym, aby zarówno okno kuchenne, jak i główne okno w salonie było od ściany do ściany, więc usytuowanie wysokiej zabudowy w kuchni musiało być schowane. Nasi inwestorzy są pod względem estetycznym minimalistami, ale posiadają dużo przedmiotów. Rozwiązaliśmy to w taki sposób, że stworzyliśmy 3 aneksy, które są takimi przymkniętymi przestrzeniami. Osobny aneks w kuchni, który stanowi taką bardzo małą spiżarnię. Jednym z tych aneksów jest aneks czytelniczy, w którym zgromadzone są duże zbiory książek, więc zachęcają do tego, aby wieczorem sięgnąć po książkę i poczytać ją zaraz przy kominku. Swoją nazwę dom Smoczyca zawdzięcza wykończeniu zarówno połaci dachu, jak i elewacji tym samym materiałem. Architekci zdecydowali się na odporną na działanie czynników atmosferycznych dachówkę ceramiczną Koramik Actua 10 firmy Wienerberger, która nie wymaga żadnej konserwacji. Niestraszne są jej wichury czy silne nasłonecznienie. Nawet po wielu latach nie zmienia swojego wyglądu ani właściwości. Do tego zapewnia ponadczasowy design. Zdecydowaliśmy się na pokrycie całego domu, dachu i elewacji, dachówką ceramiczną, aktuą, bo wydawało nam się, że takie poszycie spowoduje, że dom będzie bardzo charakterystyczny, ale jednocześnie też bardzo trwały i łatwy w eksploatacji. Dachówkę można wymyć karczerem, płukać szlauchem.
ale wybraliśmy dachówkę płaską. Ma bardzo charakterystyczne przełamanie, które pozwoliło też na to, że bardzo ładnie zmienia nam się światłocień na elewacji tego domu. Choć projekt wyraźnie nawiązuje do tradycyjnej zabudowy, to jego system ogrzewania spełnia wyśrubowane normy. Posadowiony na płycie fundamentowej, ogrzewany powietrzną pompą ciepła i wyposażony w fotowoltaikę, dom spełnia normy domu pasywnego. Zapotrzebowanie na energię dla tego domu wynosi około 5-5,5 tysiąca kWh energii elektrycznej, a bateria fotowoltaiki ma około 9 kW peak. Nadwyżka, która powstanie tutaj latem, wykorzystana będzie na potrzeby ładowania samochodu elektrycznego. Prostych, praktycznych rozwiązań jest tu więcej. Dwie zmywarki pomagają oszczędzać czas, ponieważ czystych naczyń nie musimy przekładać do szafki. Deski do krojenia i noże chowane w specjalnym ociekaczu nie zabierają miejsca na blacie. Z kolei w pralni dzięki autorskiej zabudowie wszystko ma swoje miejsce. Bardzo ważnym aspektem dla naszych inwestorów było też to, że oni przeprowadzając się do tego domu, uciekli trochę od zgiełku miasta i chcieli mieć czas na to, żeby przede wszystkim cieszyć się sadem, suszyć tu grzyby, zbierać poziomki, cieszyć się tą naturą. To życie tutaj bardziej toczy się na zewnątrz. Mamy tutaj pięknie nasłoneczniony taras, ale także taras, który jest schowany pod zadaszeniem. To, co ja osobiście bardzo lubię w tym domu, to to, że on ma bardzo indywidualny charakter. Mamy tutaj bardzo taką spójną zabudowę. Ale to wszystko zostało osiągnięte przy pomocy bardzo takich minimalistycznych środków.